Dziewiąta edycja turnieju o Czarny Kamień Śląskiego Klubu Karlingowego zaczęło się 9 lat temu przy okazji dziesięciolecia naszego klubu w 2013 roku. Dzięki współpracy z miastem Katowice, Mosirem Katowice, możemy tutaj co roku gościć karlerów z całej Polski, a i nie tylko, bo też z różnych zakątków świata. Coroczna frekwencja dopisuje, także mamy nadzieję, że jeszcze za rok uda się kolejną edycję, już jubileuszową, dziesiątą, zorganizować. Karling nazywany jest szachami na lodzie, czyli tu jest taka mieszanka taktyki połączona z precyzją wykonania, można powiedzieć. Potrzebujemy do tego toru lodowego w długości 45 metrów około, zestawu kamieni granitowych po 8 dla każdej drużyny. Mamy 4 zawodników w każdej drużynie, każdy zagrywa 2 kamieniami. No i gramy do wyrysowanych tutaj za nami, jak widać, takich okręgów zwanych domami. Nasze zadanie to umieścić swoje kamienie bliżej środka tego okręgu niż kamienie przeciwnika. Gra jest dużo ciekawsza, kiedy się w nią gra, niż kiedy ją się ogląda. Nie, curling w telewizji nudzi, chyba że grają koledzy gdzieś, tak? Tak to nie oglądam. Dla mnie osobiście oglądanie meczu tak na sucho jest nieciekawe. Uwielbiam w to grać. Pojawiają się emocje, zagranie trwa kilkanaście sekund, przez cały ten czas adrenalina jest na najwyższym poziomie. To się czuje dopiero jak się gra. Tego nie widać z zewnątrz, także no, naprawdę jest to fajna zabawa. Moja przygoda z karlingiem zaczęła się tak, że w wieku 19 lat pomyślałam sobie, fajnie by było jechać na olimpiadę, więc wpisałam w wyszukiwarkę w komputerze zapytanie o sport, który jeszcze mogę zacząć uprawiać w tym wieku, żeby odnieść sukces. I pierwszy wyskoczył mi karling, później znalazłam krakowski klub karlingowy, zaczęłam tam trenować. Na olimpiadę jeszcze nie pojechałam, ale dalej mam szansę. Turniej w Katowicach jest świetny, jest to jeden z lepiej zorganizowanych turniejów, które mamy w Polsce. Tak więc super organizacja, dobre warunki na lodzie, wspaniałe otoczenie, Nikiszowiec, piękne miejsce, rewelacja.